Siemanko, witam Was w kolejnym filmie na kanale Królicza Strefa. Z racji tego, iż wystawa w Radlinie tuż, tuż. Dzisiaj mamy w środę, jutro zawożę swoje uszaki, więc trzeba je delikatnie przygotować. Więc w tym momencie zapraszam Was do oglądania. No i mamy na stole pierwszego króliczka. Jest to samczyk, zresztą w większości samce jadą ze mną na wystawę. Jak widzicie, nie jest on również idealny. Tutaj widać, ta barwa jest nierówna, sprężystość jest i okrywa dosyć w porządku, ale tutaj nie o tym. Chciałem Wam po prostu pokazać, powiedzieć, jak ja przygotowywuję swoje króliki na wystawę. Oczywiście przed samą wystawą królików nie czeszemy, bo podobno tracą na sprężystości. Taką uwagę kiedyś dostałem. Ale co my będziemy robić, czym się będziemy zajmować? A więc tak, na pewno obcinamy pazurki. Jeśli uszka są gdzieś jakieś tam skórzone, brudne, również to czyścimy, bo opieka i zdrowie na karcie oceny królików widnieje. Czego ja używam do czyszczenia uszów? Zobaczcie, takie chusteczki dla dzieci. Jak widzicie, 99% wody. I również tym przemywamy miejsca, że tak powiem, intymne u królików. Tutaj te, nie wiem, pachwinki. Czasami są tam pozostałości po moczu. I to również trzeba usunąć, żeby ten królik był naprawdę dobrze przygotowany. Jeśli królik jest jasny, na przykład ten by był biały, no to wiadomo, łapy też muszą być czyste. I to powinno się też przemywać, o, choćby takim mokrym ręcznikiem. Na sucho jeszcze można to wytrzeć papierowym. Tutaj zobaczcie, za wiele pracy nie będzie. Ja troszeczkę to oczywiście przemyję, chcę, żeby ten królik był przygotowany jak najlepiej. No i oczywiście po pielęgnacji takiego królika czyszczę również mu oczko, dościelam mu słomy, sporą ilość słomy, żeby gdzieś tam się jeszcze mi nie pobrudził. I to w sumie cała pielęgnacja. Tu zobacz, jakiego mam motylka na buzinie. No ale zgłosiłem, więc pojadę na króliki. Obecnie w fazie wylinki, jedne zaczęły, jedne są w trakcie. Mam nadzieję, że samiec wiedeński niebieski jest już przy końcówce, bo z początkiem października chciałbym go pokazać jeszcze przynajmniej na jednej wystawie, może i dwóch, ale w tym momencie się nie nadaje na nic. Dobra, za wiele Wam tutaj nie będę zanudzał, ja się biorę za pracę, bo jest tego sporo, bo mam bodajże 9 królików do przygotowania, także troszeczkę czasu zejdzie. Oczywiście każdego Wam będę pokazywał. No i mamy przygotowanego samczyka numer 2. Jak widzicie, również nie jest w wybitnej formie. Mam nadzieję, że to będzie fajnie. Fajnie widać na filmie, ale tak jak mówię, podstawowe zabiegi, czyszczenie, obcinanie pazurków już ma zaliczone. I tutaj jeszcze jedna uwaga. Trzeba sprawdzać zad królika, bo tam lubią się dość często pojawiać takie kłąki, które no niestety trzeba usunąć. Dobra, sztuka numer 2 gotowa. Lecimy po następnego. No i kolejny samczyk, tym razem miod listopadowy. I tutaj ten pan będzie nam reprezentował kolekcję K4. Widzicie też, ta okrywa nie jest idealna, ale ja myślę, że to nie tylko będzie, że ten problem nie tylko będzie u mnie, tylko u większości hodowców. Także tak jak powiedziałem, nie tylko pewnie ja borykam się z problemem wylinek. No samczyk całkiem ładnie się prezentuje. Fajne króciutkie ucho, głowa dość fajnie zaczyna mu, że tak powiem, puchnąć. Resztę pozostawiam sędziom. Lecimy po kolejną sztukę. No i kolejny, że tak powiem, przygotowany. To taki misiu, bardzo spokojny. Przy obcinaniu pazurków ani nie drgnie. Jedne króliki się szarpią, wierzgają. Nie jest to naprawdę, jeśli chodzi o niektóre króliki, łatwa sztuka, to obcinanie pazurków, tym bardziej, że się samemu.
ale są takie króliki jak na przykład ten, który normalnie łapkę da, ani się nie rusza, szybki zabieg, obcięcie, minutka i królik gotowy. To jak mówię, to taki misiu właśnie z tego miotu największy, on tam myślę będzie ważył sporo ponad 4,5 kg. No jak widzicie, okrywa, widać to gołym okiem, te placki, co tutaj się dzieje. Także po raz kolejny wspomnę, że to nie jest ich, że tak powiem, czas. Dobra, idziemy jeszcze po kolejnego samczyka, na koniec samiczka i te dwa króliki z tych szarych, które za chwileczkę wam zaprezentuję, jak dla mnie przedstawiają się najlepiej. Także lecimy po następne. No i kolejny, że tak powiem, wystawowy, już przedostatni z tych szaraków. No i tak jak mówiłem, ten z tych wszystkich samczyków, a jest ich bodajże 5, dobrze gadam? 3, 5, tak. Prezentuje mi się najlepiej, ukrywa też nie jest najgorsza, zobaczcie, źle to nie wygląda u niego, aczkolwiek idealnie też nie jest. No ale jak dla mnie ten wygląda najlepiej, jeśli chodzi o samczyki. Na samiczek za dużo wyboru nie ma, bo jest bowiem tylko i wyłącznie jedna sztuka, także zaraz sami ją zobaczycie i ocenicie. Dobra. No i rasę wiedeńską szarą kończymy naszą samiczką. Miała na wystawę jeszcze jechać ze mną jedna samiczka, półtora roczna, ale ona bardziej teraz przypomina jeża niż królika. Ma taką wylinkę, że po prostu odpuszczam i zostaję w domu. Nie ma najmniejszego sensu jej zabierać. Dobra. To teraz jeszcze dwa króliki, które zgłosiłem z rasy wiedeńskiej niebieskiej. No i mamy na stole samiczkę wiedeńską niebieską. Powiem wam, że na wystawie jadą całkowicie dwa inne króliki, które zgłosiłem. Mam nadzieję, że tutaj organizator nie będzie miał nic przeciwko, że po prostu wziąłem inne króliki, ale tamte zupełnie się nie nadają. One wyglądają strasznie. Powiem wam, że brak sprężystości. Te króliki prezentują się zupełnie inaczej. I tutaj zabieram. Tak jak mówię, zgłosiłem dwa wiedeńskie niebieskie, więc też dwa zabiorę. I myślę, że tutaj nie będzie jakichś większych problemów z tym, żeby po prostu organizator mi je przyjął. Rasa jest ta sama, jedynie wiadomo, numery w uszach inne. Także jedzie ta samiczka i również pojedzie od niej siostrzyczka ze styczniowego miotu. Także zdecydowanie lepiej one się prezentują. Dobra, za chwileczkę pokażę wam jeszcze od niej siostrę. No, z tego wszystkiego zapomniałem wam właśnie pokazać ostatniego królika, którego zabieram na wystawę. Jest to ta samiczka. Także tak jak powiedziałem wcześniej, jadą całkowicie dwa inne króliki. Są to siostry ze styczniowego miotu. Tutaj je trzymam i mocno liczę na K3 na taką późno jesienną wystawę, można powiedzieć, chyba tam w listopadzie bodajże. I najprawdopodobniej Wieluń, jeśli oczywiście kategoria K3 będzie występować, bo nie na każdych wystawach ona jest. Także zobaczymy, jak te królice mi się zaprezentują, bo są to, tak jak powiedziałem, dwie samiczki. No dużo lepiej się prezentują niż te na dole, które zgłosiłem i które miały jechać. Także tutaj również oczko wysprzątane, panienka przygotowana, wyczyszczona, pazurki podcięte. Także podsumowując wszystko, takie najważniejsze aspekty, jeśli chodzi o wystawę: podcinanie pazurków, uszy również, jak są jakieś tam przykurzone czy tam przybrudzone, czyścimy, tak jak wcześniej wam pokazałem na początku filmu, takimi chusteczkami nawilżanymi. I tutaj najlepiej właśnie używać tych nieperfumowanych, tylko tam praktycznie 100% czy tam 99% wody.
zad, tutaj tej troszeczkę zad musiałem wyczesać. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj z tej strony widać, o, tutaj było troszeczkę filcu. Musiałem to niestety troszeczkę potraktować szczotką. Normalnie bym tej samicy nie zabierał, ale z kuli tego, że mam miejsce, no to ona jedzie. Tak jak mówię, pachwinki, tamte części intymne również polecam sobie przecierać. No i co najważniejsze, no każdy hodowca, który zabiera te zwierzęta na wystawę, no to musi pamiętać, że te króliki powinny być, nie powinny, a nawet muszą być, no zaszczepione przeciwko pomorowi i miksematozie. No i przede wszystkim zabieramy okazy zdrowe. Czyli jak widzimy, że gdzieś królik jest jakiś niepokojący, nie wiem, jakaś tam biegunka się pojawiła, czy katar, no nie zabieramy takiego królika na wystawę, bo można tutaj pozarażać, że tak powiem, króliki od innych hodowców, a tego się naprawdę nie chce, nie? Także o tym pamiętajmy. I tutaj trzeba zachować, że tak powiem, chłodną głowę, żeby te zwierzęta były przede wszystkim zdrowe. Dobra, w dzisiejszym filmie to w sumie wszystko. Ja jutro króliczki z wieczora najprawdopodobniej jadę zawieźć. I mam nadzieję, że w sobotę uda mi się nakręcić jakiś odcinek z wystawy. Także pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!